Nudus egressus sum de utero matris me. Et nudus revertari. Znalazłem Izraela jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym, lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie, stali się ohydni jak to, co ukochali. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jesme i transie. Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Z chaosu, potęgą swego słowa, wszechmogący Bóg ustanowił ziemskie królestwo. Aniołowie z zachwytem patrzyli na doskonały świat. Adam, pierwszy człowiek, istota stworzona z prochu ziemi, otrzymał władzę nad tym światem. Człowiek był odbiciem chwały swego Stwórcy, koroną jego stworzenia, a potomkowie Adama mieli zasiedlić całą ziemię. Stworzona istota nie była automatem, została obdarzona wolną wolą, sama mogła podejmować decyzje. Miała przed sobą dwie możliwości: posłuszeństwo i poddanie się woli Stwórcy i zaufanie do jego słowa, lub podążanie swoją własną drogą według własnych zamysłów. Pierwsi ludzie wybrali drugą opcję. Chcieli być jak Bóg, znający dobro i zło. Poszli drogą, którą wcześniej wytyczył Lucyfer, niosący światło. Prometeusz, Dardanus, Chimerus, Tamus. Potężny cherub, który niegdyś także był odbiciem chwały i majestatu swego Stwórcy. Jego największym pragnieniem było zrównać się z Najwyższym, obalić jego prawa, zyskać prawdziwą wolność. Gdy wypowiedział posłuszeństwo Najwyższemu, jego imię zostało zmienione. Nie był już niosącym światło Lucyferem. Jego nowe imię brzmiało Szatan, przeciwnik. Jak podaje Biblia, wraz z nim do buntu przyłączyła się trzecia część aniołów. Zwróciłeś się przeciwko mnie. Przyniosłem pokój, wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo mojemu nowemu imperium, twojemu nowemu imperium? Nie doceniasz mojej mocy. Nie rób tego. Byłeś wybrańcem. Nienawidzę cię. Bóg w swojej miłości dał ludziom możliwość wyboru. Sami mogli podjąć decyzję, za kim chcą iść. Stąd drzewo poznania dobra i zła w raju. Adam i jego żona zostali wygnani z Edenu, tracąc dostęp do drzewa życia. Odtąd ziemia, z której zostali stworzeni, miała stać się grobem dla nich, a także dla ich potomków przez wieki.
Szatan w swej ambicji i pragnieniu władzy stąpił na ten świat. Człowiek odrzucił rządy Boga i obrał przeciwny kierunek. Tą decyzją dostał się pod panowanie głównego oponenta wszelkich rządów i autora anarchii. Świat zmienił władców. Ale Bóg powiedział do uzurpatora: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tak Bóg złamał absolutyzm królestwa szatana i otworzył człowiekowi drogę powrotu do siebie. Tak jak imię pierwszego odstępcy, Lucyfera, zostało zmienione, tak imię pewnego człowieka, który chciał być wierny Bogu, również uległo zmianie. Mowa o Jakubie, który okłamał własnego ojca i jego imię znaczyło oszust, ale Bóg zmienił jego imię na Izrael. Izrael to ten, który chwyta się obietnicy i pozostaje wierny. Patriarcha Jakub jest typem tych wszystkich ludzi, którzy przez całe wieki zachowywali wiedzę o prawdziwym Bogu, Stwórcy Światów. Zaiste winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Od Adama, Seta, Henocha, Matuzalema, poprzez potomków Noego z linii Sema, Bóg stale zachowywał swoją resztkę, tych ludzi, którzy byli mu wierni pośród morza odstępstwa, swoją winnicę. Od samego początku była to niewielka grupa ludzi, a zdarzało się, że ciemność triumfowała i z resztki pozostawały zaledwie jednostki. W okresie panowania króla izraelskiego Achaba i królowej Jezebel, córki sydońskiego kapłana Etbala, podczas całkowitego odrzucenia Boga, narodowej apostazji, prorok Eliasz, bojąc się o swoje życie, ukrył się w jaskini na górze Choreb. Tam prorok, będąc w głębokiej depresji, woła do swego Boga, a on załamanemu słudze stosuje światłoterapię. Eliasz otrzymuje polecenie wyjścia z ciemnej jaskini na świeże powietrze i jasność dnia. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy Eliasz go usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Zachowałem sobie w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Izrael jako naród miał reprezentować prawdziwego Boga, Pana, Stwórcę Światów. Naród ten nie został wybrany, ponieważ był najwspanialszy i największy wśród narodów świata. Bóg wybrał ich nie dlatego, że kochał ich DNA czy kształt ich kolan. Wybrał ich ze względu na przysięgę, jaką złożył Abrahamowi. Potwierdził ją również pozostałym patriarchom. Z szeregów Izraela, z pokolenia Judy, miał narodzić się Mesjasz, czyli Chrystus, Wyzwoliciel. Dawno, dawno temu ogłosił to swoim synom, umierający Izrael. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Po wyjściu z Egiptu Izrael stał się wyłącznym ludem Pana, Boga zastępów izraelskich. Bóg przez całe wieki znosił ich upór i kamienne serce. Wielokrotnie oddalali się od Niego, zapominając o posłuszeństwie. Za każdym razem, gdy deptali Jego przykazania, porzucali swój fundament. Szli za innymi bogami, Kemoszem, Milkomem, Baalem, Asztarte, krwiożerczymi bóstwami Amonitów, Moabitów, Sydończyków. Bóg posyłał do nich swoich proroków, którzy wskazywali na konieczność zachowywania prawa Stwórcy, pieczęci posłuszeństwa, znaku między Bogiem a człowiekiem.
Hebrajczycy, podobnie jak współczesne chrześcijaństwo, wierzyli, że łaska nie może zostać zabrana Izraelowi, lecz bez posłuszeństwa łaska zostaje odjęta. Stwórca nie może dłużej ochraniać tego, kto go odrzuca, i człowiek lub naród dostaje się w ręce największego z tyranów. Lew wypadł ze swojej gęstwiny i wyruszył niszczyciel narodów. Wyszedł ze swojego miejsca, aby obrócić twoją ziemię w pustynię. Twoje miasta będą zburzone, bez mieszkańców. Tak mówi Wszechmocny Pan, tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje, lecz ono sprzeciwiło się moim prawom, gorzej niż narody, i moim przykazaniom, bardziej niż kraje sąsiednie, gdyż wzgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali. Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Współczesne kościoły protestanckie uczą, że wierzący znajduje się pod łaską, a nie pod prawem. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Sentymentalna teologia. Podobnie jak dawni Izraelici, którzy twierdzili, że samo bycie Hebrajczykiem automatycznie stawia ich w królestwie Mesjasza, tak współczesne chrześcijaństwo porzuciło biblijne zasady wiary i wierzy w bajki. A, Mr. Fox! Panie Fox, mam coś dla pana. Najnowszy pomysł. Jeansowa Biblia. Zaprojektował ją psycholog. Dzieci, patrzcie, właśnie przed tym was ostrzegałem. Dzisiejsze chrześcijaństwo to cieplutkie, ekumeniczne kluseczki. Jest pięknie, kraina szczęśliwości. Piknik z Jezusem. Jezus cię kocha, wyzna Jezusa, bądź uzdrowiony. A do tego piwo i kiełbaski. Można jeszcze troszkę poskakać w rytm muzyki. Disco chrześcijaństwo. Wiara, której fundamentem zamiast Biblii stały się uczucia i emocje. Co o niej myślisz? Ma rację. Przyjaciele, obudźcie się. Bóg nigdy nie prowadził Izraela bezstresowo. Z powodu ich buntu odrzucał ich wielokrotnie, aż wreszcie zabrał im ich przywileje i oddał je duchowemu Izraelowi, a samych Żydów pozbawił ich dziedzictwa i rozproszył po całym świecie. Popatrzmy, Lucyfer i jego aniołowie zostali wygnani z nieba z powodu nieposłuszeństwa. Pierwsi ludzie zostali wygnani z raju z powodu nieposłuszeństwa. Saul, pierwszy król Izraela, został odrzucony z powodu nieposłuszeństwa. Jerozolima została kompletnie zburzona z powodu nieposłuszeństwa, i to dwukrotnie. I Kabot, łaska, została zabrana. No tak, ale przecież to było dawno i dotyczyło wyłącznie Żydów. Naprawdę? Czemu w takim razie autor Księgi Apokalipsy, więcej niż pół wieku po ukrzyżowaniu Chrystusa, wypowiada błogosławieństwo dla tych, którzy zachowują jego przykazania, konsekwentnie kontynuując myśl Starego Testamentu? Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Moc spraw swoich oznajmił ludowi swemu, dawszy im dziedzictwo pogan. Uczynki rąk jego prawda i sąd. Nieodmienne są wszystkie przykazania jego, utwierdzone na wieki wieczne, uczynione w prawdzie i w szczerości. Wykupienie posławszy ludowi swemu, przykazał na wieki strzec przymierza swego. Święte i straszne jest imię jego. Początek mądrości jest bojaźń pańska. Rozumu dobrego nabywają wszyscy, którzy rozkazanie pańskie czynią. Chwała jego trwa na wieki. Zacytowane teksty brzmią zupełnie inaczej w dwudziestowiecznych Bibliach. Współczesne przekłady Pisma Świętego konsekwentnie usuwają wersety nawołujące do przestrzegania przykazań, a także te dotyczące bóstwa Chrystusa i odkupienia. Nie sposób zbudować nowej, ogólnoświatowej religii z Jezusem Chrystusem jako jedyną drogą do Boga i przykazaniami, które kierują ludzi do Niego. Nie jest to możliwe bez fałszowania natchnionego słowa. Chrystus musiał stać się maluśki.
Teologia promowana obecnie to antynomianizm, od greckich słów anti, przeciw, zamiast, oraz nomos, prawo. Antynomianizm oznacza odrzucenie prawa, nieprzestrzeganie 10 przykazań. Antynomianizm wyznaje obecnie około 90% chrześcijan. Mało tego, że nie przestrzegają przykazań, ale nawet się tym szczycą, anarchię nazywając wolnością. Z drugiej strony słyszymy ze wszystkich stron, że islam to religia pokoju i że muzułmanie wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie. Kompletne bzdury, to wersja dla ignorantów. W islamie również panuje antynomianizm. Muzułmanin może kłamać, mówić półprawdy, siać niezgodę, zabijać. To jest właśnie islamska takija. Zabójca, o wysłanniku Allaha, zabiję go, odrzekł mu Mahomet. Zrób tak, jeśli możesz. Konieczne jest, byś spróbował. Zabójca, o wysłanniku Allaha, będziemy musieli wypowiadać kłamstwa, odpowiedział im Mahomet. Mówcie, co chcecie, wszak jesteście wolni w tej sprawie. Przez Allaha i z woli Allaha, jeśli składam przysięgę, a później znajdę coś lepszego niż to, wtedy czynię to, co jest lepsze i zapominam o przysiędze. Och, kościół uliczny, ręce w górze, festiwal Ducha Świętego. Przyprowadzajmy ludzi do Jezusa, uzdrawiajmy w Jego imieniu, kładźmy ręce, grajmy, śpiewajmy. Liczy się tylko potężne działanie ducha. Zapomnijcie o formułkach, o doktrynach, o przekleństwie prawa. Oddając się emocjom, ci ludzie nie zastanawiają się, jaki duch jest źródłem tych manifestacji. Zupełnie jak w katolicyzmie. Jakiekolwiek nadnaturalne fenomeny, to automatycznie musi pochodzić od Boga. To nic, że te wszystkie objawienia są w jawnej, nachalnej opozycji do Biblii. Co się pojawi, bierzemy to. Wszystko pięknie, ale zobaczmy, jak do tej sprawy podchodzi Pan Jezus Chrystus. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Antynomianizm, jak większość fałszywych doktryn we współczesnym chrześcijaństwie, ma swoje źródło w jezuickiej teologii moralnej, którą osobiście nazywam teologią niemoralną, w pracach ojców jezuitów Escobara, Suareza, Vasqueza, Hurtado de Mendozy. Jezuici od wieków konsekwentnie nawołują do nieposłuszeństwa prawu Boga, 10 wiecznym przykazaniom. Oczywiście mówimy cały czas o prawie moralnym, bowiem ceremonialne prawo Mojżesza przestało obowiązywać wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa, który był doskonałym wypełnieniem tego prawa. Gdybyśmy mieli zachowywać prawa i rytuały Mojżesza, musielibyśmy także poddać się obrzezaniu oraz wypełniać pozostałe mojżeszowe ceremonie. Dlatego zostawmy Mojżesza i jego prawom, oprócz moralia, które Bóg zasadził w naturze jako 10 przykazań, które dotyczą jego prawdziwej czci, nabożeństwa i życia społecznego. Prawo trzyma w ryzach ludzkość, która z natury lgnie do niegodziwości. Dlatego modlę się i napominam wszystkich miłośników dobra i czystej religii, aby z najwyższą uwagą studiowali tę sprawę, która, obawiam się bardzo, gdy nas zabraknie, ulegnie zaciemnieniu, a nawet całkowitemu zapomnieniu. Kto jest współczesną winnicą pańską? Pamiętajmy, że Bóg Biblii zawarł przymierze z Izraelem pod górą Synaj. Podstawą tego przymierza było prawo. Pan nasz Bóg zawarł z nami przymierze na Chorebie. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Starożytny Izrael odwrócił się od swojego Boga, podeptał jego przykazania, zabił Mesjasza, na którego tak długo czekał, stał się dziką winoroślą. Bóg odrzucił Hebrajczyków jako naród wybrany. Resztka wiernych Bogu Izraelitów zasiliła szeregi Kościoła Nowego Testamentu, duchowego Izraela. To jest aktualna winnica pańska. Boży Izrael przekroczył granicę Palestyny i zasiedla teraz całą ziemię, co jest podstawą przymierza duchowego Izraela ze swoim Stwórcą. W dalszym ciągu prawo, 10 przykazań. Nie nawołuję tutaj do ślepego formalizmu, ale biblijne zbawienie z łaski przez wiarę w ofiarę Pana Jezusa Chrystusa nigdy nie istnieje poza prawem. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Tak mówi wszechmocny Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do niego innych, poza tymi, którzy są już zgromadzeni. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Kościół chrześcijański wchłania Kościół żydowski. Dziedziczy jego przywileje, przejmuje jego obietnice. Boży Izrael, Kościół Chrystusa, zajmuje miejsce narodowego Izraela. Chrystus jest zbawieniem i błogosławionym światłem pogan, oświecającym tych, którzy go nie znają i prowadzącym ich. On jest nagrodą, zaszczytem i radością swego ludu Izraela. Dawny Izrael stać się miał światłem dla pogan. Miał zanieść dobrą nowinę o zbawieniu na krańce świata. Zamiast tego odgrodził się od goim, obcych, i całą wiedzę o żywym Bogu zachował dla siebie. Popatrzmy, co zrobili Żydzi, gdy apostoł Paweł opowiedział im o poleceniu, jakie otrzymał od zmartwychwstałego Chrystusa. Idź, bo ja cię posyłam daleko do pogan. Wpadli w szał, chcieli go rozszarpać. Czy współczesny Boży Izrael nie idzie tą samą drogą? Czy mówienie o sobocie, biblijnej pamiątce stworzenia, zapisanej w 4 przykazaniu, nie wzbudza wściekłości? Czy kwestionowanie futuryzmu, antynomianizmu, sekretnego pochwycenia i innych błędnych nauk, tak pracowicie wdrażanych przez jezuitów w kościołach chrześcijańskich, nie powoduje piany na ustach u tych wszystkich rzekomych naśladowców Jezusa? Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów. Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Kto ucho odwraca, by prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Dzisiejszy duch samozadowolenia wśród kościołów chrześcijańskich powinien być sygnałem ostrzegawczym, biciem na alarm. To chrześcijaństwo przypomina festyn, którego uczestnicy nie chcą widzieć, że zostali otoczeni przez wilki, które za chwilę rzucą im się do gardeł, i to literalnie. Chrześcijanie są przekonani, że katolicka kontrreformacja to jakieś tam odległe wydarzenie w historii. Jeśli nie zrozumieją, że kontrreformacja dzieje się tu i teraz, że jest to realna duchowa wojna, wojna o każdy kawałek ziemi, wojna, w której nie bierze się jeńców, będą zgubieni. Ciekawe, gdzie będzie wtedy ich niebiblijna doktryna raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Jaka jest odpowiedź ludzi na swoje odstępstwo? Celebracja, patos i dużo hałasu. W Ewangelii Jana 14:6 czytamy: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Ale Chrystus jako jedyna droga do Boga został odsunięty na bok. Ekumeniczny, światowy ruch przychodzi do Ojca lub do Ducha Świętego bezpośrednio.
z pominięciem tej jedynej drogi. Tylko w ten sposób Bóg katolicyzmu, islamu, upadłego protestantyzmu, hinduizmu, szamanizmu, wuduizmu może być dokładnie tym samym Bogiem. Pierwotne chrześcijaństwo było chrystocentryczne. Chrystus był czczony jako potężny, zmartwychwstały Bóg. We współczesnej wariacji na temat chrześcijaństwa mamy z kolei Jezusa jako uroczego bobasa w opowieści bożonarodzeniowej, martwego Boga w katolicyzmie, oraz pobłażliwego, wyluzowanego i skoncentrowanego na rozdawaniu swojej łaski niebiblijnego Jezusa protestantyzmu. Jezus cię uzdrowi, Jezus cię kocha. To nie jest Jezus Chrystus, potężny Stwórca, Prawodawca i Zbawiciel. Pamiętajmy, że przed starotestamentowym Chrystusem drżeli patriarchowie i prorocy. On jest również Bogiem sądu. Pamiętajmy, że sąd jest niemożliwy bez prawa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest cała ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. To, czego uczą współczesne kościoły, to socjalne przesłanie, a nie Ewangelia. Budujmy lepsze jutro na humanistycznych zasadach, zapewnijmy doczesne potrzeby ludzi, walczmy z ociepleniem klimatu. To walka z oznakami choroby z pominięciem jej przyczyn. Jezus Chrystus nie wzywał do społecznych reform. Świat, na który przyszedł, był tyrański i nieludzki. Zamiast zostać społecznym liderem w walce z niesprawiedliwością i korupcją, wzywał do porzucenia grzechu, pychy, egoizmu, arogancji, chciwości, zawiści, obłudy, niezgody, wrogości oraz do pełnego oddania się Bogu, tak aby to On dokonał przemiany, przemiany na poziomie indywidualnym. Wtedy dopiero świat może stać się lepszy. Wszelkie społeczne reformy bez zauważenia problemu grzechu nic nie dają. A o Tobie, Synu Człowieczy, Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata: nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. Parcie ku jedności wszelkimi metodami, za cenę tłumienia różnic doktrynalnych, w imię szeroko pojętej ekumenii, zasysa wszystkich. Powstający kościół globalny pod egidą papiestwa pochłania prawosławie, metodystów, baptystów, stopniowo również o zgrozo kościół adwentystów dnia siódmego. W 1999 roku kościół luterański podpisał tak zwaną wspólną deklarację z papiestwem. No, że Marcin Luther się mylił, że trochę przesadził z tą reformą. W 2017 roku, na 500-lecie przybicia przez Lutra 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze, co stało się początkiem chwalebnej protestanckiej reformacji, romanizm i luteranie planują wielkie obchody. Wspólnie zatańczą na grobie protestantyzmu, odśpiewają Ave Maria i Tedeum, odprawią uroczystą mszę. Czy jesteście gotowi, drodzy przyjaciele, nie przyjąć zaproszenia do wspólnej libacji? Pamiętajcie, że oni rozjadą każdego, kto tylko ośmieli się stanąć im na drodze. Najbardziej niebezpiecznymi ludźmi są ci, którzy zdają się być bardzo religijni, zwłaszcza jeśli są dobrze zorganizowani i posiadają autorytet. Ci pobożni ludzie, udając, że kochają Boga, dokonują mordów, podjudzają narody do rewolucji i wojny, jeśli tylko pomoże to realizacji ich celów. Ignacy Loyola odkrył, że jedynym sposobem, w jaki jego kościół mógłby przetrwać,
to umocnienie katolickich praw kanonicznych i doktryn dotyczących doczesnej władzy papieży. Stać się to miało nie przez fizyczne niszczenie ludzi, jak to robili dominikanie poprzez machinę inkwizycji, ale przez infiltrację i szpiegowanie każdego aspektu rzeczywistości. Protestantyzm musi zostać podbity, a następnie użyty z korzyścią dla papieży. Była to osobista propozycja Loyoli pośród innych, złożona papieżowi Pawłowi III. Jezuici momentalnie ruszyli do pracy, infiltrując w tajemnicy wszystkie protestanckie wspólnoty, wliczając w to ich rodziny, miejsca pracy, szpitale, szkoły i seminaria. Dzisiaj jezuici praktycznie wykonali swoją misję. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Przez tysiące lat istniały na ziemi dwie grupy ludzi. Jedna z nich to ubodzy w duchu, czyli ci, którzy zdają sobie sprawę z własnej niemocy i grzeszności. Mężczyźni i kobiety, którzy szukają Boga i starają się postępować według Jego praw. Nazwijmy ich synami posłuszeństwa. Druga grupa to ludzie, którzy ustanowili własne prawa i według nich postępują. To wszyscy ci, którzy uważają, że mogą zbawić się sami. Nazwijmy ich synami nieposłuszeństwa. Druga grupa zawsze stanowiła przytłaczającą większość. Kain i Abel, synowie Adama, są doskonałą ilustracją tego podziału. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Synowie Adama byli doskonale obeznani ze sposobem, w jaki Bóg ma być czczony. Kain nie zastosował się do wymogów Stwórcy, sposobu, w jaki grzesznik może uzyskać usprawiedliwienie z łaski przed Bogiem. Uczcił go w sposób dla niego wygodny, stawiając siebie w miejsce prawodawcy. Abel natomiast doskonale wypełnił wymogi prawa. Charakterystyczne, że jego ofiara jest identyczna z późniejszymi przepisami systemu ofiarniczego pełnionego w świątyni izraelskiej. I odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc: poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi, jak u bydła, do mnie należy. Kapłan rozmarzy nieco z tej krwi po rogach ołtarza, który jest przed Panem w namiocie zgromadzenia. Resztę zaś krwi wyleje u podstaw ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Wszystek zaś tłuszcz zdejmie z niego i spali na ołtarzu. W swojej ofierze z pierworodnych trzody Abel powoływał się na doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który miał przyjść. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. Usiadł po prawicy Bożej. Ci, którzy twierdzą, że prawo moralne i ceremonialne było dane wyłącznie Izraelowi, są w błędzie. Prawo ceremonialne dotyczące usprawiedliwienia przez wiarę w ofiarę przyszłego Mesjasza było znane od samego początku świata. Prawo to przestało obowiązywać wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu.
Symbol w postaci baranka wypełnił się, gdy Stwórca osobiście złożył swe życie za upadłą ludzkość. Prawo Boga wymaga śmierci grzesznika, dlatego Chrystus uwolnił człowieka spod przekleństwa prawa, umierając za całą ludzkość. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. 10 przykazań obowiązuje i będzie obowiązywało zawsze, bo jest ono podstawą sprawiedliwości Stwórcy wobec stworzonych istot. Bez prawa Chrystus nie musiałby umierać. Jego śmierć jest właśnie wiecznym Jego potwierdzeniem. Prawo moralne Bóg zapisał na 2 kamiennych tablicach, które polecił umieścić wewnątrz Arki Przymierza, która jest symbolem tronu Boga, Władcy Wszechświata. Prawo ceremonialne dla odmiany zostało zapisane przez Mojżesza w formie zwoju księgi na pergaminie i umieszczone obok Arki. Zwróćmy uwagę, że bez 10 przykazań podział na synów posłuszeństwa oraz synów nieposłuszeństwa staje się niemożliwy. Pan jest królem, niech raduje się ziemia, niech weselą się mnogie wyspy. Obłok i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. Kain, syn nieposłuszeństwa, zabił Abla, syna posłuszeństwa. Czytamy w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, że Bóg wypędził Kaina, ale wcześniej położył na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał. Powiedziane jest, ktokolwiek by zabił Kaina, 7-krotną pomstę poniesie. Po świecie krąży cała masa fantastycznych domysłów, jeśli chodzi o znak Kaina. Nie będę ich komentował. Czym jest znak Kaina? Odpowiedź jest prosta. Bóg dał Kainowi autorytet do sprawowania władzy. Czemu dał ten autorytet pierwszemu mordercy? Po pierwsze, pierwszy człowiek, Adam, stracił panowanie nad światem, które przeszło na uzurpatora szatana oraz jego stronników z linii Kaina. Po drugie, synów nieposłuszeństwa jest zawsze dużo więcej niż synów posłuszeństwa. Gdyby Bóg dał autorytet do sprawowania władzy mniejszości, czyli synom Seta, Kainici momentalnie wymordowaliby synów posłuszeństwa i wiedza o prawdziwym Bogu zniknęłaby z powierzchni ziemi. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego, Henoch. Kain był pierwszym monarchą świata. Był też pierwszym wielkim budowniczym. Symbolem jego potęgi stało się miasto i ogromne budowle. Był pierwszym, który z nieprawości uczynił sztukę. Szmat ziemi przewędrował Kais, aż wreszcie osiadł w miejscu zwanym Nais. Osiedliwszy się tam, zrodził dzieci, a ciążąca na nim kara nie posłużyła mu za ostrzeżenie, ale jeszcze głębiej zanurzył się w nieprawość i dogadzał swemu ciału wszelkimi rozkoszami, nie bacząc, że pociągało to za sobą niejednokrotnie krzywdę żyjących z nim ludzi. Napełniał swój dom bogactwami zdobytymi przez grabież i gwałt, a kogo tylko spotkał, zachęcał do rozkoszy i rozboju i stał się dla ludzi mistrzem wszelkiego bezeceństwa. On również pierwszy wykreślił granice na ziemi, zbudował miasto i obwarował je murami, zmusiwszy swoje plemię, by zgromadziło się na jedno miejsce. Duch buntu względem Boga i jego praw wzrastał wśród potomków Kaina. Jego wnuk Lamech stał się jeszcze potężniejszy. Pycha i arogancja Lamecha przewyższała wszystko, co było do tej pory. Jako władca i prawodawca Lamech zaostrzył kary dla oponentów swojej władzy. I rzekł Lamech do swoich żon, Ado i Syllo, słuchajcie głosu mego. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża jestem gotów zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Nieprawość wśród synów nieposłuszeństwa wzrasta w kolejnych pokoleniach, ponieważ nie stosują się do niezmiennych praw Stwórcy, ale stanowią własne prawa.
Im więcej bałaganu i anarchii, tym więcej praw i departamentów dbających o wykonywanie tych praw. Czy nie widzimy tego w naszych czasach? Prawo Lamecha jest wiecznie żywe. Bóg w swoim miłosierdziu daje synom nieposłuszeństwa czas na odwrócenie się od swoich złych dróg. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Synowie posłuszeństwa z linii Seta, aby zachować swoje wysokie standardy, przez wiele lat żyli z dala od Kainitów. Jednak z biegiem lat ekumenicznie nastawieni Setyci zaczęli obniżać swoje wymagania. Chcieli być jak większość. Jak Lamech, któremu nie wystarczała jedna kobieta, tak Setyci brali sobie coraz więcej żon spośród córek potomków Kaina. Dwie grupy, które miały być od siebie oddzielone, stały się jedną grupą. Synowie posłuszeństwa porzucili wymagania i prawa Boga Stwórcy i stali się synami nieposłuszeństwa. Z nich wszystkich jedynie patriarcha Noe wraz z rodziną pozostał wierny Bogu. Cała reszta zginęła w ogólnoświatowym potopie. Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie. A ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Potop skończył się. Potomkowie Noego mieszkali w Mezopotamii. Spośród synów Noego szybko wyłoniły się dwie grupy, które znowu mieszkały blisko siebie. Bóg nie chciał, by synowie posłuszeństwa, linia Sema i Jafeta, oraz synowie nieposłuszeństwa, linia Hama, mieszkali ze sobą, zgromadzeni w jednym miejscu. Gdy upadła ludzkość ponownie w swojej arogancji, buntowała się, budując symbol swojej potęgi, wieżą Babel oraz miasto, Bóg rozproszył ich po całej ziemi. Zastanówmy się teraz, czy synowie nieposłuszeństwa są pobożni. Oczywiście, że tak. Oni są niezwykle pobożni. Ich religijne budowle sięgają nieba. Ołtarz Kaina prawdopodobnie również był olśniewający. On nie może być zrobiony ze złota. To kielich cieśli. Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Dokonałeś mądrego wyboru. W Mezopotamii starożytni przez całe dziesięciolecia, budując ziguraty, układali miliony cegieł na świadectwo swojej pobożności. Także Egipt, Babilon, Asyria, Persja, Ameryka Południowa, Azja, Grecja, Rzym, cały świat pełen jest świadectw ich gigantomanii. Przekaz płynący z tych budowli jest bardzo czytelny. Przyłącz się do nas albo giń. Pobożność duchowych spadkobierców Kaina zapiera dech w piersiach. Dzieła największych artystów zdobią mury tych kolosów. Muzyka największych kompozytorów rozbrzmiewa w tych murach. Najlepsi światowi muzycy i śpiewacy wykonują utwory ku chwale martwego Boga synów Lamecha. Wszędzie tam, gdzie panuje kompletna duchowa pustka, wszystko jest naj. Wygląd katedry świętej Cecylii jest wyzbyty z jakiejkolwiek subtelności. Czerwona katedra to wściekły ryk biskupa Castaneta oraz jego następców. W ich mniemaniu wywrotowa religia Katarów stale zagrażała ich światu, ich potędze, przywilejom, poglądom. Dali więc upust swej wściekłości, tworząc ową monstrualną ceglaną górę, która przesłaniała widok naszym oczom, a uszy napełniała wrzaskiem.
Ludzkość uparcie odrzuca to, co Bóg jasno objawił w Biblii i równocześnie kurczowo trzyma się rzeczy, których nigdy nie nakazał. Im bardziej człowiek odwraca się od słuchania słowa, tym mocniej to, co wewnętrzne, zanika, a zewnętrzne formy rozrastają się monstrualnie. Drogi przyjacielu, jeśli chcesz odnaleźć prawdziwy Kościół Boga na ziemi, odwróć swoje oczy od tych potężnych budowli, od ornamentów ze złota, pełnych blichtru ceremonii, wielkich budowniczych, chylących swoje czoła przed zewnętrzną wspaniałością. Jego Kościół jest mały i skromny, ale on słucha słów swego Boga i wykonuje je. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. Na równinie Shinear w Mezopotamii doszło do pomieszania języków. To tutaj jest początek narodów i królestw. Babilonia już wkrótce posiadała monumentalne miasta. Nippur, Eridu, Ur, Karrak, Uruk, Larsę, Siparę, później zwaną Sefarwaim, a także trzecią ze stolic Nimroda, Akkad. Historia starożytna jasno wskazuje na czas, gdy Bóg Niebios, prawdziwy Stwórca, był czczony. Dawne inskrypcje pierwszych monarchów babilońskich, asyryjskich i egipskich określały ich jako zasiadających na tronie z nadania Boga, jako wicemonarchów, książąt nad ludem. Właściwym królem był Stwórca, władca wszechświata. Oczywiście czczony był pod różnymi imionami, zależnie od miejsca i języka, ale starożytni odnosili się do niego z wielkim szacunkiem. Rimmagu, mocarny bohater, władca Ur, król Larsy, Sumiru i Akkadu. Rimmagu, mocarz i władca ustanowiony przez Bela, dobroczyńca dla Ur. Do boga Ninridu, jego króla, Idahu zanosi modły o pomyślność i zachowanie, Idahu zarządca Ridu, sługa i radość Ninridu. Bogu Ninip, królowi, jego królowi, Gudea, rządca Zirgula, jego dom wzniósł. Im dalej w historię świata, obraz prawdziwego Boga stawał się coraz bardziej zamglony i tym wyraźniej władcy stają się inkarnacją bóstwa Bela, Anu, Ozyrysa, nieśmiertelnymi bogami w ludzkim ciele. To dlatego w historii Egiptu nie istnieje czytelna chronologia władców. Dawnych Egipcjan interesował jedynie fakt, że bóstwo w osobie faraona mieszkało pośród nich. Schemat przechodzenia od rządów republikańskich, rządów ludu, do dyktatorskich rządów bogów-monarchów powtarza się w kolejnych państwach, a wreszcie i w Imperium Rzymskim, a po jego upadku w jego kontynuacji pod postacią papiestwa. Charakterystyczne, że obelisk wielkiego budowniczego Egiptu, faraona Tutmozisa III, właśnie tego, który w swojej arogancji oznajmił Mojżeszowi, kimże jest Pan, abym miał słuchać głosu jego, znajduje się w Rzymie, przed wejściem do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Dokładnie tam, gdzie papież ma swój tron i gdzie głosi światu swoje nieomylne sądy ex cathedra jako istota boska. To właśnie to miejsce, a nie Bazylika Świętego Piotra, jest centrum władzy papieskich Cezarów. To pyszne lekceważenie Boga rozbudził w nich Nabrod, wnuk Chama, syna Nochosa, zuchwały mąż o krzepkich rękach. On właśnie przekonywał ich, by szczęście, którego zażywają, uważali nie za dar Boga, ale za zdobycz swojej własnej dzielności. I stopniowo zaprowadził w państwie ustrój despotyczny. Sądził bowiem, że jedynym sposobem oderwania ludzi od bojaźni Bożej jest całkowite uzależnienie ich życia i pomyślności od potęgi władcy. A groził również, że gdyby Bóg chciał jeszcze raz zalać ziemię, potrafi on już sobie przeciw niemu poradzić. Zbuduje wieżę wyższą niż zdoła dosięgnąć woda i pomści nawet zagładę przodków. Pospólstwo ochoczo poddało się nakazom Nabroda, uległość wobec Boga uważając za niewolę. Zaczęli budować wieżę i pracowali z niezmordowanym zapałem. Budowano ją z wypalonych cegieł, spajając smołą, by nie mogła zmyć ich woda. Widząc to szaleństwo, Bóg nie skazał ich na zupełną zagładę, przekonał się bowiem, że zagłada ich przodków i tak nie nauczyła ludzi rozsądku. Ale wzniecił wśród nich niezgodę, poróżniwszy ich języki,
także wskutek odmienności mowy jedni drugich nie mogli zrozumieć. Miejsce, w którym budowano wieżę, zwane jest teraz Babilon z powodu owego pomieszania mowy, niegdyś zrozumiałej dla wszystkich. Po hebrajsku bowiem Babel znaczy pomieszanie. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehobot-Ir i Kalach oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. Ziemia była dostępna dla wszystkich, nie było granic. Bunt przeciwko Bogu wzrastał w siłę. Synowie nieposłuszeństwa marzyli o własnym królestwie, wolnym od Boga i jego praw. Despotyzm wzrastał w człowieku i żądał panowania nad innymi. Nimrod, znany w historii jako Ninus, Nebrod, Aszur, jako pierwszy po potopie posiadał ambicję nie tylko do bycia królem, ale i do posiadania imperium. Tak powstało państwo, terytorializm i imperializm. Człowiek stał się nagle poddanym, bo akurat mieszkał na terenie, do którego rościł sobie prawo monarcha. To oznaczało podbój i ucisk. W ten sposób, jak powiada Biblia, Nimrod był dzielnym myśliwym przed Panem. Ale Nimrod, czyli Nebrod Aszur, nie tylko polował na dzikie zwierzęta, ale również ścigał i miażdżył ludzi. Dokładne tłumaczenie starożytnego tekstu winno brzmieć: Nimrod był przemożnym tyranem przed obliczem Pana. Ninus, najstarszy z asyryjskich władców, dokonał wielkich czynów. Uzbroił pokaźną liczbę młodych ludzi, dzielnych i walecznych jak on sam. Ćwiczył ich długo, by znieśli trudy wojny i mężnie stawiali czoło przeciwnościom. Ninus, król Asyryjczyków, jako pierwszy odrzucił szlachetność dawnych obyczajów, pobudzony przez nową żądzę, pragnienie podboju. Był pierwszym, który prowadził wojnę przeciwko swoim sąsiadom. Podbił narody od Asyrii po Libię, bo były one jeszcze nieobeznane ze sztuką wojenną. Nimrod, będąc wielkim wojownikiem, ginie prawdopodobnie z ręki jednego z synów Szema. Ale pierwszy wielki odstępca po potopie nigdy nie został zapomniany. Żyje on w legendach i pieśniach na całym świecie. Motyw mocarza zabitego i pociętego na części funkcjonuje w niezliczonych wariacjach. Kobiety hebrajskie w 8 rozdziale Księgi Ezechiela opłakują Tamuza, te, które powinny śpiewać hymny na cześć potężnego Boga Izraela, zamiast tego śpiewają pieśń o zabitym Nimrodzie, pieśń Linusa. Sławią zmarłego Ozyrysa, Dionizosa, Attysa. Grecki historyk Herodot wspomina o pieśniach śpiewanych przez Greków ku chwale Linusa, ale opiewanego pod różnymi imionami. Kolejni królowie, jak Kudurnanhudi, Elamita, powielali arogancję Nimroda. Inskrypcja z roku 645 przed Chrystusem wykuta została w kamieniu na polecenie króla asyryjskiego Assurbanipala. Tak opisuje ona historię sprzed wielu wieków. Kudurnanhudi, Elamita, który o cześć dla wielkich bogów nie zabiegał, a jedynie na swej sile polegał. Zdobył Akkad, na świątynię swoje ręce położył, a boginię Nana do swej ziemi uprowadził. Kolejnym monarchą był Uruk, król Ur Chaldejskiego. To właśnie z tego miasta wyruszył Abram, zwany później Abrahamem. Uruk był pierwszym babilońskim monarchą, po którym pozostał wyraźny ślad w historii. Uruk jako pierwszy zjednoczył całą Chaldeę i scentralizował władzę. Erech, Akkad i Kalne były w jego rękach. Był wielkim budowniczym. Świątynie, które wzniósł, były ogromne. Setki tysięcy ludzi wznosiło monumentalne budowle na polecenie Uruk ku jego chwale i chwale jego królestwa. Uruk nie był już wicekrólem ani księciem nad ludem. Był teraz królem świata z nadania Anu. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Amonitów i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice.
i rozniecę ogień na murze Rabby, aby strawił jej pałace wśród zgiełku w dzień bitwy, w wichrze w dzień huraganu. Wielcy budowniczy świata swe dzieła tworzyli dla Boga Słońca. Ale co dzieje się, gdy Słońce zajdzie za horyzont? Wtedy na niebie panuje Księżyc, Baltis. Jest to prastary okultystyczny dualizm. Światło, ciemność, dobro, zło, zimno, gorąco, ogień, woda. Bel, Marduk, zwany Merodachem, Isztar, Kybele i inni oznaczają w okultyzmie jedną osobę, księcia tego świata, anioła Lucyfera. Ćwiczenie praktyczne, którego Boga czczą muzułmanie, posługujący się symbolem półksiężyca. Boga Biblii, Boga Abrahama? A może Boga tego świata, występującego pod różnymi imionami i symbolami? Baltis, jego pani, sprawiła, że Uruk, pobożny wódz, król Ur, król kraju Akkad, zbudował jej świątynię. Bóg Księżyca, jego pan, sprawił, że Uruk, król Ur, wybudował mu świątynię. Potomek Anu, najstarszy syn Belusa, jego pan, natchnął Uruka, wiernego władcę króla Ur, by wybudował Tsingathu, jego święte miejsce. I rzekł Jozue do całego ludu, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. A co działo się z synami posłuszeństwa? Bóg wyprowadził Abrama z Ur w Chaldei, aby mógł służyć żywemu Bogu. Wyprowadził go, aby odseparować go od kultów Anu i Beltis, kultu Boga tego świata, wielbionego w posągach, obeliskach, wspaniałych świątyniach. Abraham otrzymał polecenie udania się do Kanaanu w Palestynie. Tam, odłączony od innych, miał stać się ojcem narodu, zachowującego wiedzę o prawdziwym Bogu Stwórcy. Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Abraham zamiast do Kanaanu przybywa do Haranu, położonego na terytorium dzisiejszej Turcji, i osiedla się tam. Bóg nie posyłał go do Haranu, posłał go do Kanaanu. Co tu robisz, Eliaszu? Jak trudno wyznawcom prawdziwego Boga pozbyć się mentalności synów nieposłuszeństwa, czcicieli Anu i Beltis. Jak ogromna jest cierpliwość żywego Boga względem nas. Bóg ponownie poprosił go, aby udał się do Kanaanu, i tym razem Abram posłuchał. Wkrótce jego imię zostanie zmienione. Abram stanie się Abrahamem, ojcem narodów. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Odstępcy konsekwentnie budowali swój nowy, wspaniały świat. To, co zapoczątkował Nimrod, kontynuowali inni w królestwach Shinearu, Chaldei, Elamu, Karaku, Akkadu, Asyrii, Egiptu i Babilonu. Popatrzmy na mentalność synów nieposłuszeństwa. Salmanasser II rządził od 905 do 870 roku przed Chrystusem. W czasie swych trwających 35 lat rządów aż 33 razy wysyłał swoje wojska na podbój terytoriów, które nierzadko podbił już 2-3 lata wcześniej. Aleksander Macedoński koncentrował się również na podbojach do tego stopnia, że jego imperium rozpadło się zaraz po jego śmierci. Imperium neobabilońskie przeżyło Nebukadnezara zaledwie o 23 lata. Imperium Medów i Persów przetrwało 196 lat. Choć w założeniach ich twórców miały być to imperia wieczne, jednak próżność, arogancja, upadek moralny i umiłowanie luksusu cechuje koniec wszystkich tych mocarstw. Synowie nieposłuszeństwa szybko popadają w chaos, bo ich moc i władza pochodzą od oponenta wszelkiego porządku. Imperia budowane na prawie Lamecha nie mogą przetrwać. Dotyczy to również Ameryki, która stała się kopią Watykanu. Kraj, który zaczynał jako łagodna przystań dla prześladowanych przez papiestwo w Starym Świecie, sam stał się agresorem.
Baranek przemówił głosem smoka, zgodnie z zapowiedzią 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. W historii starożytnej Grecji i Rzymu widzimy kontynuację apostazji. Zamiast skoncentrować się na indywidualizmie człowieka i jego relacji z Bogiem, upadła ludzkość dąży do maksymalnej koncentracji władzy, absolutyzmu. Kościół powszechny, który powstał na gruzach Imperium Rzymskiego, momentalnie wywyższył się ponad zasady Stwórcy i ruszył na podbój świata w chorej ambicji światowej dominacji. Popatrzmy, pierwsze prawa synów nieposłuszeństwa posiadają jeszcze resztki praw Stwórcy. Są humanitarne i proste. Ale im dalej w historię świata, prawa stają się coraz bardziej zdehumanizowane. Mezopotamski kodeks Bileama był bardzo prosty, ale późniejszy o 300 lat kodeks Hammurabiego, władcy Babilonu, zapisany około roku 1772 przed Chrystusem, zawierał już 282 prawa. Dalej było już tylko gorzej. Wśród synów nieposłuszeństwa wzrasta nieprawość, a co za tym idzie, wzrasta ilość praw. Kary za nieposłuszeństwo stają się coraz bardziej srogie. Świat potwornieje z wieku na wiek. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Kanon trzeci. Władcy prowincji mają przeszukiwać domy, wioski i lasy, aby znaleźć kryjówki heretyków. Kanon czwarty. Jeśli ktokolwiek udziela schronienia kacerzowi, jego majątek podlega konfiskacie, a on sam ma być wydany na śmierć. Kanon szósty. Dom, w którym heretyk został zatrzymany, ma zostać zburzony. Kanon 14. Osoba posiadająca odpis Starego lub Nowego Testamentu ma być uznana za heretyka. Przypominam, że w islamie i katolicyzmie nie istnieje wolność jednostki ani rozdział kościoła i państwa. Dlatego dla pobożnego katolika i muzułmanina konstytucja oparta na wolności jednostki jest nieistotna. Dlatego też ilość islamskich emigrantów będzie tylko rosnąć. Stary świat musi upaść. Ateistyczne społeczeństwa nie rozumieją, że na świecie toczy się duchowa wojna. Obywatelskie wolności z takim trudem zdobyte przez XVI-wieczną reformację rozmywają się na naszych oczach. Nigdy w historii świata nie było takiej sytuacji, jaką mamy obecnie. Dzięki technokracji każda jednostka może być kontrolowana i inwigilowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo ludzie zapatrzeni w swoje zabawki, konsole do gier, smartfony, tablety, wielkie ekrany, stali się głusi i ślepi, stali się idealnym materiałem na niewolników. To jest czas na totalitaryzm, który tym razem nie będzie ograniczony do terytorium jednego państwa. To czas na totalitaryzm globalny. To jest czas na prawo Lamecha. 50 lat temu mąż stanu, sir Robert Peel, powiedział z zadziwiającą precyzją: nie jest zbyt odległy dzień, gdy znowu będziemy zmuszeni do bitwy o reformację. Ten dzień nadszedł. Znalazł nas nieprzygotowanymi. Ponad 300-lecia wyzwolenia spod tyranii Rzymu, 300 lat biblijnego światła i wolności uczyniło nas zbyt pewnymi siebie i sprawiło, że nie doceniliśmy mocy i wpływu tego śmiertelnego wroga. Nasi ojcowie okupili to walką i cierpieniem, kupili tę wolność za cenę swojej krwi i cenili ją, tak jak człowiek potrafi cenić coś mu najdroższego. Nas ta wolność nie kosztowała nic. Urodziliśmy się w niej. Nie poznaliśmy jej ceny, tak jak oni ją poznać musieli. Zachowując pamięć o papieskich prześladowaniach w Starym Świecie oraz pamięć o europejskich despotach gotowych na każde skinienie papiestwa tłumić wolność jednostki, amerykańscy pionierzy w lipcu 1776 roku zapisali w Deklaracji Niepodległości, że Stwórca obdarzył człowieka wolną wolą i obdarował wolnością. Żadna państwowa ani religijna siła nie może zmuszać obywatela do zmiany przekonań. Szkoły państwowe w Stanach Zjednoczonych powstały, aby nauczać dzieci sztuki czytania, tak aby mogły samodzielnie czytać Biblię i dowiadywać się o ich przez Boga nadanych prawach, o tym, że są wolnymi ludźmi i aby nigdy nie pozwoliły sobie odebrać tych przez Boga nadanych praw. Minęły lata i Departament Edukacji USA odrzucił Biblię i historię stworzenia świata, w zamian ucząc materialistycznej ewolucji. Tego, że człowiek jest tworem milionów przypadkowych mutacji, dzieckiem czysto mechanicznego wszechświata. I tu wracamy do prawa Lamecha, bo tu leży problem, którego nie zauważa nikt.
Humanistyczny świat odrzuca Boga Stwórcę, ale jeśli nie ma Stwórcy, nie ma również praw, które pochodzą od Niego. Zamiast niezmiennych praw do wolności nadanych przez Stwórcę, Boga, mamy prawa nadane przez człowieka. W odróżnieniu od praw Boga, które są wieczne, ludzkie prawa są relatywne, zmienne. To, co rząd daje, równie łatwo może jednym dekretem odebrać. Na terenie Lamecha nie istnieje prawo do wolności. Nie ma tam miejsca ani na wolność sumienia, ani na wolność wypowiedzi, ani na wolność zgromadzeń. To dlatego świat oparty na humanistycznej filozofii na naszych oczach staje się coraz bardziej zdehumanizowany. To dlatego politycy, którzy nie szanują wolności jednostki, prawa, konstytucji, stali się w tym świecie normą. Wolności obywatelskie, którymi świat Zachodu cieszył się przez stulecia, zawdzięcza XVI-wiecznej reformacji. To tam zaczęła się wolność jednostki, którą tak wyraźnie potępia katolicki sobór w Trydencie. Tam jest źródło powstania klasy średniej. W państwie feudalnym istniały tylko dwie klasy społeczne – biedacy oraz bogaci feudałowie z nadania kościoła. Co ciekawe, w 13 rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy, że tuż przed przyjściem Chrystusa i końcem historii świata również będą istniały na ziemi tylko dwie klasy społeczne – bogaci i biedni. Zniknie klasa średnia. Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukajcie na jego placach, czy znajdzie się takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczał mu. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała, nie chcą się nawrócić. Pomyślałem więc, to przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga. Pójdą do możnych i pomówią z nimi, wszak oni znają drogę Pana, prawo swojego Boga. Lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy. W humanistycznej etyce główny nacisk myśli i działania skoncentrowany jest na pogłębianiu ziemskich celów dla większej chwały człowieka. Humanizm przypisuje człowiekowi atrybuty boskie. Humanizm nie jest niczym nowym, jest religią, która od początków ludzkości koncentruje go na sobie. To pieśń Lamecha, która brzmi przez całe wieki. Człowiek jest odkupicielem, stwórcą i prawodawcą. Biblia przepowiedziała tendencję, gdy nacisk na siebie w czasach końca, czasach, w których żyjemy, będzie szczególnie silny. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Max Mohr, ateista, ojciec transhumanizmu, bardzo precyzyjnie oddaje sposób myślenia spadkobierców Kaina, Nefilim. Chrześcijaństwo jest dla frajerów. Ci, którzy zostali duchowo oświeceni, prezentują wyższą prawdę. Diabeł Lucyfer jest siłą ku dobru. Opowieść mówi nam, że Bóg wygnał go z nieba, ponieważ zaczął on kwestionować rządy Boga i wzbudzać niezadowolenie wśród aniołów. Prawda jest taka, że Lucyfer sam zrezygnował z nieba. Bóg, będąc dobrze udokumentowanym sadystą, bez wątpienia chciał go ukarać i poddać ponownie pod swoją kontrolę. Prawdopodobnie Lucyfer znienawidził rządy Boga, jego sadyzm, jego żądanie niewolniczej służby i posłuszeństwa. Jego psychopatyczną wściekłość względem jakiejkolwiek niezależnej myśli i zachowania. Lucyfer zrozumiał, że nigdy nie będzie mógł myśleć samodzielnie, znajdując się pod inwigilacją Boga. Dlatego porzucił niebo, ten przerażający duchowo kraj, zarządzany przez kosmicznego despotę Tetragrammatona. Towarzyszyła mu część aniołów, która wykazała się wystarczającą odwagą, by zakwestionować jego autorytet. Lucyfer jest personifikacją rozumu, inteligencji i racjonalnego myślenia. W to właśnie wierzą elity naszego świata, Nefilim, czyli biblijni odstępcy. Nie są to, jak wierzą niektórzy, synowie aniołów i ludzi. Nefilim to synowie ziemskiego królestwa. Nefilim to apostaci, dzieci gniewu, wielcy i podziwiani budowniczowie naszej cywilizacji.
Ta filozofia stoi za całą ludzką kulturą od starożytności do dzisiaj. Ta filozofia stoi za katolickim prawem kanonicznym. Ta filozofia stoi za GMO i całym tym transgenicznym szaleństwem, gdzie człowiek stoi ponad Bogiem, sam stając się stwórcą, naprawiając to, co Bóg według nich spartaczył. Wracając do słów Maxa Mora, jest to całkowite odwrócenie prawdy. Bóg nikogo nie zmusza do uległości. Pozwolił synom nieposłuszeństwa działać przez tysiące lat. Nikogo też nie zmusza do służenia mu. Akceptuje jedynie służbę z własnej woli. Ale spadkobiercy Kaina i Lamecha podążają za głosem własnego serca. Według nich jesteśmy wolni i bezwarunkowa wolność jest naszym największym prawem. Ci ludzie wierzą w to, że są w stanie stworzyć doskonały świat potęgą swego rozumu, idąc za głosem swojego własnego serca. I niestety, a mówią to z głębokim smutkiem, współczesne upadłe chrześcijaństwo przyjęło tę mentalność. Gdy królestwo Rehabeama utwierdziło się, on sam zaś stał się potężnym, porzucił zakon pański, a wraz z nim cały Izrael. W 5 roku panowania Rehabeama zdarzyło się, że Szyszak, król egipski, najechał na Jeruzalem, dlatego że sprzeniewierzyli się panu. Zdobywszy miasta warowne, które należały do Judy, dotarł aż do Jeruzalemu. Wtedy prorok Szemajasz udał się do Rehabeama i do książąt judzkich, którzy wycofali się przed Szyszakiem do Jeruzalemu i rzekł do nich: tak mówi Pan, wy porzuciliście mnie, to też i ja was porzuciłem i wydałem was w rękę Szyszaka. Wtedy książęta izraelscy oraz król ukorzyli się i rzekli: Pan jest sprawiedliwy. Gdy Pan widział, że się ukorzyli, doszło Szemajasza słowo Pana tej treści: ponieważ się ukorzyli, nie wytracę ich, lecz wkrótce ześlę im ratunek, a gniew mój na Jeruzalem nie wyleje się przez rękę Szyszaka. Zostaną jednak jego poddanymi, aby poznali, co to znaczy służyć mnie albo służyć królestwom ziemskim. Gdy Jezus Chrystus przebywał na pustyni, poszcząc i przygotowując się do nadchodzącej walki, ukazał mu się anioł światłości, twierdząc, że przychodzi od Boga. Jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, by te kamienie stały się chlebem. Upadły Lucyfer początkowo maskował się, ale jego słowa go zdradziły. Teraz staje przed Jezusem jawnie, oczywiście nie jako postać z kościelnych obrazków, maszkara z rogami i kopytami, ale jako piękny, majestatyczny anioł. Proponuje Jezusowi, aby oddał mu pokłon, proskuneo. Słowo to oznacza uwielbić, oddać cześć, pokłonić się, uznając w ten sposób autorytet uzurpatora. W zamian szatan da Chrystusowi władzę nad światem. Oczywiście było to łgarstwo, nic by nie oddał. Ciekawe, że Jezus nie dyskutuje z nim na temat władzy nad światem. Sam, mówiąc później o szatanie, nazywa go księciem tego świata, bo w tej chwili to on jeszcze jest władcą ziemi.
Popatrzmy, upadły Lucyfer używa bardzo ciekawego sformułowania. Diabolos soi dosoten exousian tauten apasan. Greckie słowo exousia oznacza absolutny autorytet, atrybuty Boga, władcy wszechrzeczy, władzę sądowniczą i wykonawczą. Jezus Chrystus w Ewangeliach przez całą swoją misję na ziemi konsekwentnie określa się jako doulos, czyli sługa, ewentualnie presbiteros. Dopiero po swoim zmartwychwstaniu używa właśnie terminu exousia, mówiąc: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Lucyfer, używając terminu exousia, uważa się za absolutnego władcę i Boga nad światem, lecz od momentu śmierci na krzyżu i zmartwychwstania Chrystusa władza uzurpatora jest już tylko tymczasowa. Jezus Chrystus odzyskuje utracone królestwo Adama. Pełne odebranie władzy upadłemu Lucyferowi nastąpi, gdy Chrystus wróci na ziemię, aby zakończyć potworną historię tego świata. Rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej zaśle Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu. Króla w jego piękności ujrzą Twoje oczy, będą patrzeć na rozległy kraj. Twoje serce będzie wspominać straszne czasy. Gdzie jest ten, który liczył? Gdzie ten, który ważył? Gdzie ten, który spisywał wieże? Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną. Władza uzurpatora i jego duchowych synów dobiega końca. Biblijne proroctwa i stan świata wskazują na to, że już niedługo po wielkich budowniczych tego świata, po królach, tyranach, despotach, tych, z których świat był i jest taki dumny, pozostanie jedynie proch. Ci, którzy przez historię nazywani byli wielkimi, ci, którym oddają chwałę miliony synów nieposłuszeństwa, znikną na zawsze. Wtedy nareszcie zamilknie pieśń śpiewana przez wszystkie wieki po całej ziemi, pieśń Lamecha, pieśń ziemi, tej ziemi. Byłeś w Eden, ogrodzie Bożym, wszelki kamień drogi był nakryciem Twoim, sardyjusz, topazjusz, jaspis, chryzolit, onyks, beryl, szafir, kabunkuł, szmaragd, złoto. Przetoż Cię uderzę o ziemię, a przed obliczem królów położę Cię, aby Cię dziwowali. Dla mnóstwa nieprawości Twoich i dla sprawiedliwości kupiectwa Twego splugawiłeś świątnicę Twoją. Przetoż wywiodę ogień spośrodku Ciebie, który Cię pożre, a obrócę Cię w popiół na ziemi przed oczyma wszystkich, co na Cię patrzą. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod Waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk.